przyznaję, no, że jestem fenomenem. Tak. Bo nikogo chyba nie ma takiego. Tu już nie, jeszcze jest, ktoś ma 96 lat. Tak. Tak. A ciocia ma dopiero 92 lata, ciociu. 90. Dopiero mam. A ja liczę, że wie ciocia, setka to minimum. Daj spokój. A ja nie robię. O pochodzeniu naszej rodziny. No ty też. Wtedy Szacherski. Tak. Krewny Szacherskiego, bo on był kandydatem do korony, do szacha. I chcieli go zabić. To on się chował. I akurat wtedy książę Czartoryski był tam ze swoją tą z dworem. I jak książę był, to ten książę perski przyłączył się do niego i poprosił go, żeby on wsiąkł do ten dworze. I tak przyjechał do Puła. Przyjechał ten Pers do Puła i ożenił się z księżniczką Czartoryską. I ich potomek miał dziedziczyć tam tron. To przyjechali po niego zastrzelić go. A ten krzyknął tylko: uciekaj, bo cię zastrzelą, a mieli bliźnięta ci państwo. On uciekł na ślepo, gdzie się da, a ona złapała te dwoje dzieci i uciekała. I w Celejowie przechodziła przez taką klatkę niedobrą. I jedno dziecko jej się utopiło, to ona już nie zwracała uwagi na to. Tylko tego jednego wzięła i uciekła. I się uratował ten jeden. Uratował się ten. I to był nasz pradziadek. To był wasz pradziadek. Wasz dziadek mężczyzna, a mój ojciec. To przecież nie był typem Słowianina. To wschodnie typy były. Czarny jak diabel. Matka mówi czarny jak diabel. Mówi, bo on kiedyś zapuścił brudkę sobie, a był czarny jak diabel. I nazywali ich mężczyzna, bo oni przyjechali za morza. Za morze przyjechali, bo oni nie mieli nazwiska. No a tu w Olbięcinie była morszczyzna na górze też. Co? Na górze morszczyzna się nazywała, w Olbięcinie. Ale to właśnie, majątek był to morszczyzna. To majątek tego właśnie Józefa Morszczyzny. To jemu ktoś dał to? Nie wiem, jak to było. Na pewno musiał być nadawali. Nadawali takie majątki. Nadawali pewno i to później przeszło na niczyje. To już teraz wiecie, skąd pochodzi nasza rodzina, że przechodzi z Zamorza, z Persji. Pers. To... I wszyscy są tacy czarni. Tak. A widzisz, nie, bo Urszulki ojciec wdał się do rodziny matki. Żyszkiewiczówny. I on był dziewięcięki już. Śliczny był taki. I inne charaktery mieli. Tak. Ci blondyni byli łagodniejsi tacy. A ci byli... Może zdolniejsi, ale tacy agresywni. A najbogatsza była rodzina Gładkowskich. Gładkowskich była najbogatsza. A kto to byli? To byli jacyś kuzyni też? Gładkowski. No jak to? To był przecież... To była rodzina twojego pradziadka. Nie pradziadka, tylko żony. Był dobrze. Na Grabówce. Tu był majątek. Dobrze mówię, prababki. Jego prababki. Rodzina. I mieli te jezioro koło, jak to się nazywało, koło Lublina? Koło Lublina. Te jezioro, Jana. A, to co innego. To też Gładkowskich było. To Gładkowskich też, tak. Och, nie. Ile tam się rytka. Oni byli ziemianinami. Tam pięknie było. Mówię ci, że to było... Ja, taki 14-latek, ja nie mogłam tej natury pięknej pochłonąć. Jakie tam były zimowiczka dla ryb, to mówię ci, groble to były po prostu fortece. Ja patrzę, a tam tyle karpie chodzą, to były mapki. Nazywał się mapeczni. Jak oni mieli morele, brzoskwinie, sady morelowe, brzoskwiniowe. A później to się wszystko zawaliło i zrobili jezioro Jana. I dlatego Jana jeszcze. Dziadek miał
papiernie, elektrownie, młyn i te ogromne sztaby.